Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogat. Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 5 na trybie single player i dzisiaj wraz z modyfikacją menu sprawdzimy sobie kolejne rzeczy do tej właśnie modyfikacji. Także dzisiaj czekają nas, czeka nas 8 mapek z takimi jakby skill testami. Jest to paczka mapek oczywiście, którą umieszczę w opisie pod filmem. Zaczniemy sobie, jak zobaczycie, tutaj mamy coś takiego Batty skill test, mamy BMX skill test, Dubsta 6x6 skill test, Entity XF, Glinade, Osiris, Rhino Tank, Sand King i w sumie to tyle. Także dzisiaj sobie te rzeczy sprawdzimy. Także oczywiście tutaj Franklin będzie do dyspozycji. Mamy kilka motocykli przygotowanych. Nie wiem, jak te mapy dokładnie wyglądają, ale miejmy nadzieję, że będą fajne. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, tak, żeby widzieć, po prostu, że mieć większą szansę na to, że film wam się pojawi. Okej, zaczynamy Batty skill test. Mamy nawet jakieś checkpointy chyba, o i to mi się podoba w takim razie, że mamy checkpointy. Ej, to będzie... Czekajcie, i co, to już działa jak w to wjadę? Bo w sumie nie wiem, jak działają te checkpointy. Czy jeżeli tak sobie wjadę, czy muszę w to wejść na przykład? Czekajcie, zobaczmy, bo nie wiem, jak to dokładnie działa. Nie no, chyba okej jest. Ej, czy to jest tak, że będę musiał postantować sobie? Bo to jest w sumie... No dobra, Batty skill test, okej, elo. No i co teraz? I jeżeli tu wpadnę, to co ja mam zrobić? Niby w jaki sposób mam polecieć do checkpointa? No nie rozumiem, czekajcie, bo jestem głupi. I co? Batty skill test i teleport. Ale teleportuje mnie tutaj z powrotem. Mogę jakoś się teleportować do... Co to jest? Czekajcie, bo tutaj można sobie jeszcze pogodę ustawić. Ej, to nawet nie wiedziałem, że tak można. Czekajcie, jeżeli ktoś by wiedział i mógłby mi napisać, jak się teleportować do checkpointów w takich miejscówkach, albo jak te checkpointy w razie czego zaliczać, to ja śmiało przyjmę taką wiadomość. No chyba, że to polega na tym, że mamy sobie tutaj wjeżdżać i używać, powiedzmy, do tego opcji teleport. I czekajcie, favorites i tak, o. Jeden, okej, dobra, będziemy w ten sposób najwyżej działać. Czyli jeżeli nam się nie uda, to będziemy się cofać i checkpoint będzie zapisywany przez nas. No okej, dobra, to jeszcze mogę przyjąć, dobra, w takim razie stancik do przodu, proszę bardzo, checkpoint drugi. W takim razie pyk i robimy tak, save. Aha, w tym momencie, czekajcie, o Jezu, nacisnąłem to. Jeden mały Seul. Czekajcie, no ja muszę to ogarnąć, muszę ogarnąć ten sposób, ale myślę, że ten sposób nie byłby zły. Jezu, powinienem, prawdopodobnie powinno się robić tak, że skaczemy tutaj, a stąd easy skok do przodu. Dokładnie, także myślał i teraz tak, pyk, jeden. Okej, dobra, to będziemy po prostu jako jedynkę zapisywać. Okej, przejeżdżamy dalej, proszę państwa. Teraz mamy oponeczki do przejechania, Batty skill test. No ale to fajnie, że takie mapki istnieją, bo można się sprawdzić między innymi. Dobra, dziękuję. I teraz pyk do przodu. Spowolniło nas, okej. Teraz pyk po niebieskim do przodu, dziękuję. I gdzie jest kolejny checkpoint? Co, nie mogę sobie kolejnego checkpointa teraz ustawić, czy jak? A ja sobie na przykład ustawię i co? To będzie już cheaterstwo? Nie wiem, bo nie wiem, czy dalej będą checkpointy, więc sobie ustawiam w razie czego teraz. A nie, dobra, są checkpointy, to przepraszam w takim razie. To jeszcze raz zrobię checkpoint. Dobry, teraz już będę wiedział, że robić checkpointy tylko tam, gdzie jest to napisane. No okej, czyli mamy już jakiś ogarnięty tutaj sposób na to, jak to będziemy robić. Czekajcie, bo to nie chcę jechać. Patrzcie, jak to przyspieszam. Jadę na jednej... Na jednej oponie jadę, na jednym kole. Dobra, lecimy do przodu, do przodu, do przodu, do przodu i... No nie. Okej, to... Tego to mi nie powiedzieli, przepraszam bardzo, że tam taka wyskocznia na dole jest. Dobra, jeszcze raz, podjeżdżamy do góry. Jak podjedziemy na samą górę, trzeba się zatrzymać i lecimy dalej, okej. Całkiem fajnie to wygląda, powiem wam, muszę przyznać. Batty skill test. Jeżeli wam się to spodoba, oczywiście dajcie znać w komentarzach głównie, bo z tego wywnioskuję, czy chcecie na przykład kolejny odcinek, na przykład, bo nie wiem, czy uda nam się dzisiaj 8 tych skill testów zrobić po prostu, bo te skill testy, jak widzicie, no są dosyć długie. Ten, ja powiem tak,
W tym momencie ja nie jestem pewien, czy my nawet jeden zrobimy do końca. Także nie chcę mówić o 8. Także jeżeli byście chcieli któryś Rino, skill test czy coś, to dajcie znać po prostu. Albo nie wiem, łapkami, albo po prostu komentarzami lepiej, żeby nie było, że wyłudzam łapki czy coś. Nie? Tak jak zawsze przypominam, jeżeli się film spodoba. To jest przypomnienie, a nie wyłudzanie, kurde, żeby nie było, no. Goście. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Okej? Okej, dobra, nie zrzuciłem się na dół. Okej, lecimy dalej. Proszę bardzo. Nie. Jestem debilem. Czekajcie, przepraszam. Może ja sobie będę robił jednak checkpointów częściej. Może to... Nie, bo to będzie cheaterstwo, jak ja więcej checkpointów zrobię, nie? Ludzie, jak myślicie? Ogólnie myślałem też, żeby niedługo zrobić odcinek drugi z tej niszczarki do samochodów, pojazdów. Ten taki wielki mikser. Bo widziałem, że wam to mega przypadło do gustu i też daliście troszeczkę mi porad, jakie pojazdy zastosować na kolejny odcinek właśnie. Myślałem, hej, może zrobię właśnie kolejny odcinek niedługo. Skoro ludzie chcieli, to mogę zrobić. Okej. No nie, no jestem głupi, no. Ty jesteś głupi, Piotrek. Dobra, teraz taki momencik, w którym trzeba bardzo spokojnie jechać. Szczerze powiedziawszy, to chyba nawet nie manewrować, to... Bo widzicie, czułość tych manewrów jest dosyć sroga dla nas. Tak podjeżdżamy troszeczkę i manewr. Podjeżdżamy i manewr, dobra, tutaj... O Jezu, widzicie, na większej prędkości to już manewry to są w ogóle nie do robienia. Okej, będzie checkpoint, proszę państwa. Tak, jest checkpoint, okej, zapisujemy sobie w takim razie w checkpoincie, pyk jeden, a już miałem wczytać grę, Jezu. Dobra, pyk, 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 a tu easy będzie, pyk, dziękuję bardzo, lecimy dalej, teraz przez wraki boże, autobusów, proszę was bardzo, co to za muzyka w ogóle leci tam w tle, dajcie mi coś lepszego, o, to jest najlepsza muzyka, bardzo dobry kawałek od Little Dragon, która taka ciekawostka nagrała też bardzo fajny kawałek z Gorillazem, które ciekawostka, którego Gorillaza wyszła ostatnio płyta, i będą niedługo koncerty w Polsce i dzisiaj jak ja to nagrywam, to od 12 można z T-Mobile'a, kurde, wysyłać tam SMS-y i zgarniać bilety, a z innych sieci dopiero za 2 dni. Ja pierdzielę, czekajcie, to już nie jest takie easy. A ja się tu wyglebię, już to czuję, nie. Ej, czekajcie, ja żyję. Nikt nie widział, cicho. Usunę to na pewno. Ale motocykl, halo. Czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz. Nikt tego nie widzi, proszę państwa. Także, tak jak mówiłem, no, zespół Gorillaz i tego typu sprawy. I patrzcie, o tu. Ej, patrzcie, motocykl znalazłem. Jaki dziwny zbieg okoliczności, że znalazłem tutaj jakiś motocykl. Patrzcie na to. Ale nie patrzcie na grę. Nie na grę, ale patrzcie na to. Ale na tamto patrzcie. Nie na grę. O, proszę bardzo, pyk. Dobra, jesteśmy z powrotem. No okej, dobra. Kolejne stancioszki na Batim w powietrzu. W sumie całkiem ciekawie zrobione. Nie powiem. Dobra, dziękuję bardzo. Po daszkach to pikuś. No po czołgach może być już troszeczkę trudniej skakać, ale to nie dla nas. To nie jest nasz poziom. Nasz poziom jest jednak troszeczkę wyżej. Zawieszona poprzeczka taka nasza. O, jest ten fajny taki slider teraz. Okej, to powinno być automatiko. Do samego dołu powinno nas Dobra, nie będę używał tego słowa, którego chciałem. Zrzucić! Oh, damn! No to zapeszyłem. Powiedziałem, za łatwe będzie. Ja pierdzielę. Okej, dobrze, jesteśmy niezniszczalni. Wiedziałem, że to nas za bardzo rozpędza już, a tam tabelka była specjalnie postawiona, żeśmy tak zrobili. Ja wam mówię, że twórcy tej mapy specjalnie tak zrobili. Możemy się w ogóle na tym zatrzymać? Nie no, ni wuja, kurde. Nie zatrzymamy się na tym za bardzo. Trzeba od razu dawać wpalnik ten... O, dokładnie tak. A, bo to nas może miało zatrzymać z drugiej strony. No, w sumie tak, mogło.
Jeżeli nie wyskakiwaliśmy z tego, a z automatu. Dobra. Lecimy dalej. Co teraz? Aha, tu już będzie chyba koniec, tak? Chociaż nie! Nie, przepraszam bardzo, to jeszcze nie jest koniec. God damn. Ej, nie, no naprawdę, chyba cały odcinek przejdzie na skill test Batty. Najtrudniejsza mapa dla Battiego. Okej, okay, pyk. W ogóle ostatnio słyszałem, że znowu kolejny odcinek z GTA Online się zapodział w internecie. W sensie, że dużo osób z was nie dostało w ogóle tego odcinka, powiadomienia. Były fajne stancioszki z Shepardem. Później się ludzie pytają przez cały tydzień: ej, a dlaczego nie było odcinka z GTA Online? A ja im powtarzam, no był! Tylko kurde, nawet jak macie włączone powiadomienia, albo nie macie może włączonych powiadomień, a jak macie, to po prostu te powiadomienia nie przychodzą i YouTube mnie troluje i mój kanał po prostu nie pokazuje filmów. A później ja co chwilę odpowiadam: halo, ale przecież był film. No jak to nie było film? No nie! No, gro komputerowa, lotnisko międzynarodowe Los Santos. My jesteśmy w ogóle na lotnisku w tym momencie? Czemu gra mnie kłamczy? Nie jesteśmy na lotnisku. Dobra. Aha! Aha! Okej, widzieliście to? To nie ja, ja nic nie nacisnąłem. Ale się zatrzymałem idealnie. Dobra, Pegazi. Lecimy, ten Pegazi mi się zaraz... Ten bat już mi się zaraz zdupi tutaj. Okej, okay, do przodu, do przodu, do przodu. I tu się zatrzymujemy. No nie! Dobrze, dobrze, przepraszam. Ej, bo mi się pali. Motocykl mi się zapalił, halo, wehikle. Wehikle fix. Dobra. F8 nie to, to, to. F8 teraz i lecimy tak. Save current location. F1, F8, lecimy dalej, proszę państwa. Pyk. Jestem głupi, no. Dajcie znać, jeżeli wam udało się szybciutko przejść tego skill testa też. Możecie napisać śmiało w komentarzach pod filmem, jeżeli ktoś z was ściągnął tę mapkę na menu trainera i ją przechodził. Dajcie znać, w jakim czasie przeszliście tę mapkę. Czy będzie to szybciej niż Hogaty, czy wolniej? To znaczy pewnie szybciej, bo jednak jak się skupiacie bardziej na grze, no to niż na gadaniu, to łatwiej jest przejść na pewno. Save 1, proszę bardzo, lecimy dalej. Teraz co? Cysterniaczki. Po cysterniaczkach nie ma problemu raczej. Wlatujemy tutaj i lecimy do góry. Okej, okay. Jakiś mikser znowu pewnie na nas czeka. Okej, okay. No dawaj, dawaj, do góry nas. Ja czuję, że będziemy musieli po ścianie wjeżdżać tutaj gdzieś za chwilę. A no, czuję, że czeka na nas ściana. Czekajcie, bo musimy nawrócić. Zawrócić? Ej, nie rozumiem. Co mamy zrobić? Po ścianie do góry, czy na dół i tam gdzieś na trasę? Ej, szczerze nie wiem, bo tu jest, że nawróć, a tutaj, że w lewo. Nie, no chyba nie nawrócić, ale to jak mamy wjechać na tę ścianę, bo nie rozumiem. Chyba, że mamy tak wypaść, albo tak leciutko wypaść tylko. Ej, nie wiem, bo tu jest meta już. To się tak nie powinno chyba kończyć, nie? Ej, wydaje mi się, że ominąłem dosyć spory fragment tej mapy. Patrzcie, meta! Jestem na mecie, finish! Woo! Ej, to... Nie, to powinno nas przenosić. Ja jestem przekonany, tylko nie wiem dlaczego, ale tego nie robi. Dobra, dojechałem do mety, ale szczerze powiedziawszy nie jestem usatysfakcjonowany, ponieważ nie wydaje mi się, że to był koniec. Wydaje mi się, że coś trzeba było jeszcze zrobić. No ale to nie wiem, nie wiem co dokładnie. Czekajcie, tutaj wyjechać. Nie no, na dół nie wjedziemy, widzicie? Patrzcie, na dół to nie. Mi się wydaje, że trzeba jakoś na te ścianki wyjechać, ale nie mam pojęcia jak to zrobić, bo widzicie, tu jeszcze jest kawałek trasy. No ja pierdykam, no. Okej. Chyba, że tu mam się odbić na to. No nie wiem. Powiem wam. Nie mam pojęcia tak troszeczkę. Czy ja mam tam wypaść na dół, leciutko, tak? Czy ja mam, kuźwa, po ścianie jechać? Nie jestem przekonany co do końca, co do tego, co ja mam zrobić. No bo patrzcie, no to wygląda jakby trzeba było właśnie tak po ścianie, no bo po co byłoby takie dookoła te dziwne, te gesy takie? Jeżeli by nie trzeba było po ścianie jechać, nie, no na pewno trzeba po ścianie jechać. Jestem święcie przekonany prawie. Prawie. Prawie jestem przekonany. Nie, no dobra, może jednak nie po ścianie. Może tak mam tutaj tylko zajechać i wypaść po prostu. Patrzcie, tak, tak pyk. No nie, bo ja się w to nie odbijam, no. Nie, dobra, okej, okay, dobra. To już jest meta.
Ja myślę, że to jest meta. Także załadujmy sobie może kolejny skill teścik, drugi. O, może dwa zrobimy dzisiaj w takim razie. Okej, okay. Object Spooner, Manage Save Files i teraz tak. Możemy zrobić Dubsta 6x6 albo Rhino Tank Skill Test. To mi się wydaje fajne. Rhino Tank Skill Test. Będziemy musieli przejść mapkę przy użyciu czołgu. O, patrzcie na to, dobra. I teraz tak, to teraz zapisujemy sobie grę w razie czego. Teleport i terata. Tutaj. I powiedzmy, zapisz jeden, F8, dobra. O, kolorowe czołgi w ogóle, niebieski biorę od razu. Biorę od razu niebieski czołg, halo. Tylko niebieskie czołgi. Tam jest tamten skill test chyba, teraz załadowaliśmy drugi skill test. I co w tym drugim skill teście na nas czeka? Aha, my mamy tam przejechać, rozumiem, czyli czołgusiem mamy przejechać tam i tam chyba zakończymy. Ładny skill test. Bardzo ciekawy, tylko chyba mamy być zniszczalni jednak, wiecie? Aczkolwiek mamy 6 czołgów maksymalnie, to ja nie wiem. Nie, mamy być zniszczalni na stówę teraz. Tam może nie powinniśmy być. Vehicle w takim razie wyłączam niezniszczalność, nie tym klawiszem i lecimy. Dobra, wjeżdżam tędy powiedzmy, tak? Mogę sobie tędy wjechać. O, damn! Ale nas zrzuca! Ale nas zrzuca tu! Ej, bo ja się wydupię pierwszym czołgiem od razu. Nie! Nie! Ej, nie, bo ja tą lufą sobie tu... O Jezu, ale skiepściłem, pyk. Dobra, jeszcze raz, wracamy na szczęście. Ja muszę to ogarnąć, po pierwsze to, że jakoś tą lufą, żeby nie ruszać. A nie wiem jak zrobić tak, żeby lufą nie ruszać. Nie można tak w wodzie sobie tej lufy zatrzymać, z tego co mi się wydaje. Dobra, nie przewróci nas żaden wróg. Dobra, jedziemy do przodu. Teraz tak, teraz tu. Dziękuję. Dziękuję, gro. No, o, dziękuję. I teraz tak, cofniemy się. Nie wycofię się, czyli muszę tyłem jechać w tym momencie. Ja przepraszam bardzo, ja muszę wycofać czołgiem na skill teście. Także czekajcie, bo się wbiłem w coś. A pierdziele, powiem wam, że przejazd czołgiem, ja pierdykam, nie będzie należeć do najłatwiejszych. Z tego względu, iż ta lufa po prostu, nie mam jak jej do kurczy nędzy zablokować, no. A nie mam jak się do tyłu popatrzeć bez blokowania tej lufy. Ja pierdykam, no. Zaraz się stiltuję na tę grę. No trzeba, no muszę tyłem to robić, bo... No patrzcie na tę lufę. Ona jest jakaś niespokojna, niezrównoważona lufa. Dobra, przejeżdżam, pyk, no super, naprawdę fajnie, że tą lufą sobie obracam, ale ja bym tak nie chciał. No patrzcie, co myśmy tu zrobili teraz, no. Oh, Jesus. Dobra, jedziemy do przodu, ale nie mam jak tej lufy trzymać. Naprawdę, to ja się tiltuję już na tym. To już wam mówię od razu, to chyba słychać. Okej, okay. W prawo. No ten Batty skill test był przyjemny. Ale tu, jeżeli nie możemy lufy zablokować, a ona robi nam takie rzeczy, to jest po prostu żal, no. To jest żart. No patrzcie, to nas zaraz wywali, bo my nic nie zrobimy przez to, że ta lufa tak jest, tak jeździ. Dame. Będzie ciężko właśnie przez tę lufę głównie. Podrzuciło nas, no świetnie. Świetnie, wyjechaliśmy tutaj, kawałek dalej, okej. Okay. Teraz gdzie? Tutaj, okej. Okay. No to się poprzerzucam, pyk, okej. Okay. Już jedziemy do przodu, dziękuję bardzo. No lufa tutaj, o, chcemy jechać, dobrze, idealnie, no prawie, o, prawie nas dobrze wykręciło, dobra, to używamy lufy, żeby się przekręcać. Okej, okay, pyk. No, lecimy dalej. No już prawie, już dużo nie brakuje, dziękuję lufo, dziękuję, ty jesteś jednak lufa fajna czasem. Okej, okay, i teraz co mam zrobić? Teraz tak, o, tu żeby lufą nie zahaczyć. No powiem tak, nie zahaczyłem lufą w sumie w tym momencie. Ale zahaczyłem resztą czołgu. No nie, no dupa, jasna, nie. Ja pierdzielę, F8. Ocean spokojny, elo.
No nie, no co się dzieje z tą grą? No ta gra mnie troluje po prostu. Ta lufa to jest trolująca lufa jakaś, naprawdę. Powiem wam, że jak tamten Battle Skill Test był fajny, tak jedynym mankamentem póki co na tej mapie jest informacja, iż nie możemy poruszać tą lufą. To znaczy musimy poruszać jakoś lufą, a bym tak nie chciał za bardzo poruszać tą lufą. Także no nie bardzo powiem wam z przejściem tej mapki. Jeżeli macie jakieś pomysły, powiem tak, bo zakończymy sobie chyba teraz odcinek na tym momencie. Bo ja drugi raz nie zamierzam tego przechodzić tutaj. Myślę, że byłoby to fajne przechodzić na czołgu, tylko jakbyście dali znać, w jaki sposób ja mogę tę lufę zablokować, na przykład, żeby móc normalnie w miarę i przekręcać kamerą, że mógł przekręcać kamerą i że mógł właśnie nie ruszać lufą przy okazji. Także dalibyście znać w komentarzu pod filmem, jeżeli znacie jakieś sposoby. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia, by mieć właśnie większą szansę na to, że film wam się jednak pojawi. Jak nie, no to przypominam, że filmy są prawie zawsze o tej samej godzinie, a zawsze w te same dni, także to też nie jest problem, żeby ktoś tam na przykład sobie zapamiętał, hej, kiedy jest odcinek z danej gry. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!